Hej, siemanko, jak widzicie, wróciłem i słuchajcie dzisiaj kolejny odcinek, tym razem materiał i słuchajcie. Będę między innymi w tym materiale opowiadał o różnych rzeczach, między innymi bardzo dużo informacji tutaj padnie, może chyba jedna, więc tak. Będę także komentował mecz, żeby was tutaj nie zanudzać, więc tak, mamy 85 subskrybentów. To trzeba wziąć pod uwagę i obiecuję wam, że do końca tego roku, jeśli właśnie tych 85 subskrypcji uzbiera się na moim kanale, będę farbował włosy na kolor, na który widzowie mi powiem. I tak, wszechświat obdarzył mnie dwoma kolorami do włosów, przynajmniej lepiej to niż żaden. I w ankiecie, w opisie, będziecie mieli do dyspozycji zaznaczenie kolor niebieski lub kolor różowy. Także słuchajcie, zaczynamy. To jest filmik, który nagrywałem akurat przed wyjazdem. I robiłem właśnie Bruno Fernandesza 94. Ja go teraz w zespole posiadam. Widzicie teraz skład przeciwnika, ciekawy. Na napadzie no duet argentyński, bo Dybala Korea. A do dalszych ciekawych akcji was zapraszam. Pierwsza bramkowa akcja w tym meczu stała się po błędzie rywala, który popełnił on na własnej połowie i właśnie dlatego się zamyśliło. Bruno Fernandes przejął tą piłkę, zagrał ją natychmiastowo do Dendokera, który odgrywa do Polens. Jeszcze James do Bruno Fernandesa. Obrót, lewa noga i strzał bramkarz. Tutaj nie miał szans do wyjęcia tej petardy. Bruno Fernandes celebruje swój udany strzał przy słupku. Naprawdę, naprawdę podziwiam. Jeśli chodzi o tą kartę 94, gra mi się nim naprawdę wyśmienicie. Raczej myślę, że w piątek będzie live. Będzie live, ponieważ po raz kolejny właśnie zakwalifikowałem się do Mistrzostw Wód, więc was koniecznie zapraszam w piąteczek. Będziemy sobie streamować Mistrzostwa Food. Oby z rywalami nam się poszczęściło i żebyśmy strzelili jak najwięcej bramek. Zespół przeciętny, ale tutaj widzimy błąd rywala. James już w polu karnym zagrywa do Podens. Daniel Podens wycofuje się do tyłu, wraca Daniel Podensa i obok bramki. Tutaj jeszcze bramkarz próbował zasłonić całą bramkę, jednak nie był to celny strzał. Jeszcze jeden błąd rywala. Bruno Fernandes. Piękna kipka zagrywa do Walczyka, którym odgrywa Bruno Fernandes. Świetna interwencja Holendra De Vrij. No, mój rywal, trzeba przyznać, także miał ciekawe sytuacje. Bailey no, próbował odebrać piłkę na Korea, no, był szybszy i przepychał się tym ciałem, czego nie dało się odebrać, bo miał tą prędkość i miał także przepychanie. I widzimy, że tutaj jest rzut wolny, z którego Dybala będzie podchodził. Jest to 20 metr od bramki, więc naprawdę niebezpieczny. Douglas Costa zagrywa, jednak zablokowany ten strzał i w rezultacie Baumann łapie. Za daleko sobie wypuścił piłkę ten napastnik i z tej akcji nic nie wyniknęło. To jest już kolejna akcja bramkowa. Mogę jedynie zdradzić, że bramkę trafił Walijczyk, tutaj bardzo beznadziejna pułapka offside'owa na Walijczyku, który ją oczywiście wykorzystał, strzał w lewy dolny róg. I mamy prowadzenie przed połową 2-0, sędzia doliczył 2 minuty i jeszcze przeciwnik bardzo ładną kilkę nam zaprezentował. No niestety niezbyt udaną, jeszcze na niego ran przeszedł przez naszą połowę, zagrywa do Korei. Kora tutaj jeszcze chce się pobawić, no jednak Rodri odbiera, ale nadal utrzymuje się mój przeciwnik przy piłce, ale jak widzicie, sędzia nie pozwoli mu dograć tej akcji. I w 47 minucie zakończył pierwszą połowę spotkania. I to jednak my przypieczętowaliśmy jeszcze przeciwnikowi zwycięstwo, więc takie dobicie już gwóźdź do trumny tutaj. Bardzo dużo, jak widzicie, przeciwnik błędów popełniał w obronie i ja miałem właśnie z tego bardzo, bardzo wielkie korzyści.
nie radził sobie dobrze w obronie i to jednak trzeba przyznać. Bruno Fernandes zagranie do Jamesa, ten bardzo szybko mu oddaje. Bruno Fernandes do Jamesa, zejście do tyłu. Prawa noga, strzał zablokowany, prawa noga, strzał. No, wolno powiedzieć, że zdjął pajęczynkę. Oczywiście za ten gogola przeprosiłem rywala, ponieważ nie wiem, jak ta piłka do mnie wróciła po tym rykoszecie. I ten mecz, mogę wam już zdradzić, że zakończył się, widzicie, ten rykoszet, naprawdę karygodne zachowanie De Vrija. I mogę wam zdradzić, że to był już koniec meczu. Wygrana 3-0, dwie bramki Walijczyka z Manchester United, Daniela Jamesa oraz jedna bramka Bruno Fernandesza, grający także w Manchester United. Tutaj już bawiliśmy się z rywalem kiwkami. Jeszcze James zagrywa do Bruno Fernandesza. Świetne podanie Portugalczyka. James, próba strzału z voleja. No, mógł tutaj zagrozić tej bramce, no jednak niezbyt mu się to udało. I sędzia niebawem zakończy ten mecz. Już teraz widzicie skład już drugiego, numer dwa rywala. Tak zrobi Bruno Fernandesza, jak widać. Areola, Winter Refresh, Mendy, Footmes, Gil Dias. Ciekawy skład. Son Maximum 79. Bardzo ta karta mnie zaskoczyła. Nie wiem, kto jeszcze nią gra. Myślałem, że bardziej przeciwnika, jak już chce tego Son Maximum, to bardziej będzie mu potrzebny ten Foot Birthday, który wiemy, jest praktycznie najlepszym prawoskrzydłowym, prawym pomocnikiem w grze. A jeśli chodzi o lewą obronę, Mendy, uważam go naprawdę za najlepszego lewego obrońcę także w tej grze. Jeśli chodzi o Footmes, wolno było go zrobić jeszcze później Summer Hit, drugiego Summer Hit i tego ocenianego na 93. Ja ich wszystkich przepaliłem w SBC i już nie mam żadnej wersji w jego klubie. I słuchajcie, taka ciekawostka, dzisiaj postanowiłem i przysiadam do tego, że zrobię wyzwania sezonowe o miłośnika Premier League. Dostaje się kartę Leandro Trossard w fabularnym, że tak podajże. Tak ta karta się nazywała. I słuchajcie, ja do tego przysiadłem i mam zrobione 17 na 20, więc myślę, że jutro, jeśli w czwartek będzie live oczywiście na PS-ie, to spróbujemy tego Trossarda do tego Foot Champions zrobić. Tutaj widzimy, bardzo ładnie kreował nasz przeciwnik akcję, jednak niezbyt mu się to udawało, bo jednak no staraliśmy się odebrać tą piłkę, także Rio Ferdinand debiutując w kilku meczach. Dobre zagranie tutaj na spalonym, tak czy siak według mnie był Heung-min Son, ale sędzia nic nie odgwizdał, chociaż tak naprawdę nawet piłki tamtej nie dostał. Bruno Fernandes złe prostopadłe podanie. I słuchajcie, zrobiłem pewne SBC. Zrobiłem SBC o Silver Star Summer Hit, czyli Paulinho. Słuchajcie, jako no fanboy trzech klubów, czyli Manchester United, FC Rangers i właśnie zmieniłem nazwę, zmieniłem herb i koszulki na Rangers i fanboy Bayeru Leverkusen, to słuchajcie, pomyślałem, że go zrobię. Paulinho oczywiście niedawno przeszedł właśnie do transferu. Ma on ocenę, co jest śmieszne, 74, a te SBC zrobiłem, nie wydałem na nie jakoś dużo, może z 30 tysięcy albo 20. Jutro także nagrody, bo mnie nie było za Division Rivals, za rangę trzecią, więc naprawdę bardzo słabo. Raczej wezmę monety, żeby wzmocnić mój skład, bo no jego ocena nie wygląda bardzo ciekawie. I słuchajcie, w tym meczu bardzo mało się działo do 20 minuty, ale jak widzicie, przeciwnik jednak bardzo cisnął Son. No i tutaj ta sytuacja. Może jeszcze raz, słuchajcie, ją zobaczmy. Ta sytuacja wyglądała tak, że Son dostał świetną piłkę, naprawdę świetną piłkę. Gratuluję temu, kto mógł mu zaasystować, no jednak tak się nie stało. Zobacz jeszcze raz tą sytuację. Diaz do Moury i Moura zagrywa do Diaza, czyli to nie jest Son. I Diaz tutaj moim zdaniem tak popchnięty przez Erika Bailey'ego, tak od tyłu, że no się przewrócił jak na deskorolce, ale no nie wiem, czy mogę to uznać jako rzut karny, no jednak nie wiem. Biabianiś przed świetną okazją stanął. Biabiani, to jest bramka. Mówiłem, że do 20 minut nic się nie działo, ale 40 sekund już po działo się bardzo, 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 bardzo dobrze.
Biabiani, piękny gol, piękny rajd. Oczywiście tej karty już nie mam, bo oczywiście go przepaliłem. Do przerwy także się nic nie działo, więc naprawdę bardzo był nudny ten mecz. Nie chciałem was zanudzać, żebyście cały go oglądali. Gilias przed świetną okazją i zdobył go. Słuchajcie, i teraz pytacie, dlaczego zreczkwitowałem? Zreczkwitowałem dlatego, że przecież rywal był naprawdę bardzo dobry, a ja robiłem Bruno Fernandesza 94 i żeby go mógł zrobić, musiałem wygrać mecz. I podjąłem decyzję, że nie będę go robić, bo znaczy, że go zrobiłem oczywiście na tym odcinku, jak widzicie, który wam przedstawię w materiale. Zrobiłem go, ale uznałem, że rywal jest no dobry, że nie mogłem sobie z nim poradzić, jak widzicie, teraz zawaliło mnie kontraktami, więc ja już może ten filmik przerwę, słuchajcie, wróciłem. W ankiecie oczywiście możecie, w ankiecie w opisie możecie głosować, każdy głos należy do was. Ja się z wami żegnam. Siema.